Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Nepomucen mocno idzie w puszki. Co prawda to jeszcze są puszki z mobilnej linii puszkowania, ale już właśnie wjechała do browaru Nepomucen linia do puszkowania jejich, jak się mówi w Wielkopolsce, jejich linia do puszkowania, albo może póki co funduszu leasingowego, nie wiem jak to tam jest finansowane. W każdym razie będą mieli własną linię do puszkowania. Na ten czas jeszcze z mobilnej dwa nowe piwa, opatrzone, oba są opatrzone numerkami, a mianowicie to jest Volume 2 Pirze, czyli następca kraftu roku, być może. Piwo uważone w kooperacji z Weźże Krafta z Dolnych Młynów z Krakowa. Notabene ja już kilka razy przepowiadałem, że ten Weźże Krafta się zamknie, jeszcze się nie zamknęło. No i dobrze, może przez kryzys się nie zamkną w ogóle. Jeżeli nastąpi ten kryzys taki, na przykład, nie wiem, deweloperski, wtedy się okaże, że zostaną. Tak było na przykład z browarem Guinness w Dublinie, gdzie miał już być po prostu sprzedany pod deweloperkę i wybudowany gdzieś na przedmieściach Dublina. A tymczasem kryzys 2008 roku przyszedł i temat się skończył i browar został tam, gdzie jest. Tego życzę, prawda, Weźże Krafta z okazji urodzin, bo to takie chyba urodzinowe piwo. Dokładnie po roku od uważenia pierwszej warki naszego Krafta roku po raz kolejny spotykamy się z naszymi przyjaciółmi z krakowskiego Multitapu. Zresztą warki naszego kraftu roku, ja bym powiedział. No dobrze. No polski język, ciężki język. Z krakowskiego Multitapu Weźże Krafta, by stworzyć drugi rozdział naszego mętnego i soczystego American Pale Ale, tym razem na odmianach, tym razem na chmielach Sabro, Enigma i Citra. Muszę powiedzieć, że etykieta jest na bogactwie. Jest na bogactwie, bo tak. Dużo kolorów. Różne tekstury pod ręką, tak? Czyli mamy śliskie, mamy złoto i mamy też takie matowe, takie wręcz takie, jak to powiedzieć, no takie specjalnie zmatowione, no. Czuć pieniądz w tej etykiecie. W takim razie do Let's Get Hazy za chwilę, a na razie Pirze Volume 2. No już się aromat piękny rozszedł, a woli kronikarskiej dokładności 13,5 ekstraktu, 4,4 alkoholu. O takie piwa sesyjne walczymy. Och, pięknie, no pięknie. Owoce tropikalne. Z grejpfrutem, ale też takie jakieś mango, albo może marakuja bardziej. Pięknie. Bardzo jasne, jak widzicie. No pięknie, no prawie jak Witwir. Bardzo, bardzo jasny, taki słomkowy, zmętniony. Pięknie. Piana może nie powala, bo jest taka średnio pęcherzykowa, ale już nie czepiajmy się. O, no co tu się dzieje? Białe owoce, ale połączone z grejpfrutem. No pięknie, bardzo cytrusowe jest. No, spróbujmy. Wow. Białe owoce, troszkę takie
Nie czuję tego kokosa, zobacz. Może troszkę, no bo Sabro, nie? Może troszkę, ale jest niesamowicie gładkie. W ogóle 13,5. No to takie, powiedzmy, session IPA, ale czuć treść w nim. Czyli tak jakby te, jak sądzę, płatki owsiane, płatki pszenne są, tak, chłód jęczmienny. Płatki tutaj zrobiły robotę. Niesamowicie pijalne. No jakaś tam goryczka. Tutaj oznaczona goryczka jest 1,5 na 6. I hop rate 18 gramów na litr. Hop rate to znaczy, ile gramów chmielu zostało użyte na 1 litr piwa. Przy czym są pewne spory odnośnie tego, jak to rozumieć. Czy rozumieć cały chmiel, czy tylko chmiel dawany na zimno. Obstawiam, że raczej cały chmiel. Taka nuta troszkę jakby kalamansi, czyli takiego cytrusowego, ale właśnie nie grejpfruta, nie pomarańczy. Ekstremalnie pijalne. No, cóż, bardzo dobre piwo. Bardzo dobre piwo. Ekstremalnie pijalne. Let's get hazy. Number one. Kooperacja z browarem Funky Fluid, stąd też moja koszulka. Let's get crazy, skreślone hazy, to propozycja piwa na ciepłe miesiące, którą przygotowaliśmy we współpracy z browarem Funky Fluid. Oddaj się przygodzie pełnej ekstremalnych aromatów chmielu i cytrusowej soczystości. No to akurat sucho strasznie, ale może taki efekt miał być, żeby po prostu chciało się pić. Oddaj się przygodzie pełnej ekstremalnych aromatów chmielu i cytrusowej soczystości. Goryczka 2 na 6, hop rate 20 gramów na litr, czyli trochę więcej, no nie trochę, 5%, 10%. Alkohol 7, ekstrakt 16,5. No etykieta może się podobać, nie ma już tego bogactwa aż takiego, ale fajny jest ten wzór, taki no bajerancki. Woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, płatki owsiane, płatki pszenne, słód owsiany, płatki ryżowe, chmiele, Columbus, Centennial, Simco, Amarillo, drożdże, Citra, drożdże, Hazy Days z własnej propagacji. Trochę się boję, bo Hazy Days chyba były w tym piwie Feeling Lucky i mi... Nie, przepraszam. Nie było tematu, tam chyba nie, tam były jakieś inne. Były jakieś takie FIFA-rafa niby, co miały taki efekt zrobić. Nie było tematu. Spróbujmy zatem. Również bardzo, bardzo jasne. Bardzo jasne. W ogóle, no takie rzeczywiście witbirowe, czyli słomkowe, zmętnione, bardzo mocno zmętnione. Dużo bardziej, w ogóle nie ma cytrusów, tylko białe owoce, melon, litchi, może trochę ananas. A tutaj z kolei trochę... Nafta? Albo takie białe owoce idące... Kurde, nie wiem. No nieważne. Nie dam rady wąchać dalej, żeby nie zrobić łyka. No lepsze. Lepsze. Gładsze. Pełniejsze. No to jest niestety to, że przy... Porównując te dwa piwa, to zapewne to już wyjdzie wodniste teraz. A było naprawdę super. Nie jest źle. Natomiast jest na pewno gładsze, jest na pewno pełniejsze, minimalnie słodsze, zupełnie inny profil aromatyczny, to znaczy bez cytrusów, bez tej nuty kalamansi, a bardziej właśnie w białe owoce.
niesamowicie gładkie. Może delikatny jakiś taki hop burn, ale może i nie. Delikatny. Bardzo, bardzo delikatny. Hop burn, czyli pieczenie od granulatu, ale bardzo delikatny. Bardzo delikatny. Prawie go nie ma. Goryczka, no rzeczywiście niska. Rzeczywiście chyba minimalnie wyższa niż pijże. Bardzo fajny taki posmak. Taki finish jest, goryczka jest niska, a finish jest goryczkowy jednak. Jednak zostaje taka, ale bardzo taka aksamitna ta goryczka jest. Taka przyjemna. Nie jest w żaden sposób ostra, w żaden sposób jakaś taka, jak to powiedzieć. No jest po prostu gładka goryczka. No ja wiem, że rzadko taka fraza pada z moich ust. No ale coś takiego jest tutaj właśnie. Let's Get Hazy lepsze. Natomiast ma dużo więcej alkoholu. I to jest jego minus. Oczywiście zależy dla kogo, ale dla mnie tak. Bo wolałbym wypić 5 pijże niż 3 Let's Get Hazy. Nie no, słuchajcie, bardzo, bardzo dobre piwa, oba. Let's Get Hazy dużo gładsze, dużo takie bardziej kremowe, bez cytrusów. Pijże dużo bardziej cytrusowe, rześkie, orzeźwiające, lekkie, takie soczyste, w sensie właśnie cytrusowe, orzeźwiające właśnie na jakieś upały, których póki co nie ma, więc na tę pogodę to myślę, że bardziej Let's Get Hazy niż pijże. Przynajmniej rozgrzeje. Bardzo udane dwa piwa puszkowe. Myślę, że no mam nadzieję, że jakość tej linii, która została zakupiona, jest co najmniej tak dobra jak tej mobilnej, a może i lepsza. I mam nadzieję, że po prostu takimi piwami wieloma jeszcze Nepomucen nas tutaj uraczy. Jak na razie no, jestem bardzo zadowolony. Pijże 2.0. Trochę czegoś innego się spodziewałem, bo myślałem, że to Sabro będzie bardziej, a ono jest bardzo cytrusowe, bardzo cytrusowe. To nie jest źle. Natomiast myślałem, że właśnie coś w tym stylu będzie smakowało to pijże, ale to nie ma tematu. Znaczy, uważam, że pijże smakuje świetnie, aczkolwiek po Sabro się spodziewałem czegoś innego. I troszkę inaczej w stosunku do pijże pierwszego. Jest bardziej właśnie takie soczyste, orzeźwiające na upały. Mam wrażenie. Natomiast Let's Get Hazy, no naprawdę solidnie, solidne piwo, bardzo gładkie, oba bardzo udane. Mam nadzieję, że będą powtarzane. No pewnie pijże z pewnością. No cóż, to by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.